Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Gdyby ktoś się zastanawiał, czy my przypadkiem nie zmieniliśmy formatu muzycznego i czy teraz nie będziemy grać jakichś hitów na czasie, no to nie, nie będziemy. Ale piosenka jak najbardziej na początek, która się nadawała, bo była o telewizji tym razem. Ostatnio często były piosenki o radiu, no to tym razem TV show na naszej antenie się pojawiło i to było TMW, tak nazywał się ten zespół, który śpiewał i grał przed momentem. A my witamy was bardzo serdecznie w 131 odcinku programu RTV. To już taka liczba. Tyle odcinków. To już tyle odcinków. Była piosenka o TV show, a teraz będzie nasze radio show. Radio show, w którym witają was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Tak jest. I mamy dla was dziś co? Bardziej radio, czy bardziej telewizję? Bardziej chyba jednak telewizję. Chyba telewizję, ale nie jest to taka duża dysproporcja. Na pewno nie będzie to program tak obfity w informacje jak tydzień temu. Jest tego trochę mniej, ale jednak kilka ważnych faktów się zebrało i zaczniemy od właśnie takiego ważnego faktu, jak sądzę, takiego czegoś, czego się nikt nie spodziewał, a się wydarzyło. Tego się nikt nie spodziewał, ja teraz może wyjdę na ignoranta, ale ja w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że jeżeli chodzi o skoki, to że na skoki ma licencję Discovery. Ty wiedziałaś o tym? Ja też nie wiedziałam, też doczytałam dopiero teraz przy okazji tej sprawy. Dokładnie, bo od tego zaczniemy, to jest afera ostatnich kilku dni i ty... Ja się w ogóle zastanawiam, czemu ty jesteś taka wesolutka. Ty powinnaś być bardzo smutna, bo prezes Jacek jest smutny. No właśnie, prezes Jacek jest smutny, to będziesz cytował z tego, co wiem, oświadczenie prezesa Jacka, no bo rzeczywiście nie poszło po jego myśli, bo ten zły TVN dostał coś, a prezesowi Jackowi coś zabrano. Tak, tak, ale idąc od początku, to Discovery przedłużyło do końca sezonu 2025-2026 umowę dotyczącą między innymi Pucharu Świata w skokach i innych dyscyplin narciarskich. I to jest ważne, że w ogóle właśnie Discovery taką licencję miało. I to miało chyba na większość krajów europejskich, bo to nie tylko na Polskę, ale w ogóle oni mają te licencje na państw wiele. No i teraz o co chodzi? Nadawca nie udzielił sublicencji telewizji polskiej. No i efekt tego jest taki, że prawie wszystkie turnieje skoków narciarskich będzie pokazywać główna antena Discovery naziemna, czyli TVN. A dzieje się tak dlatego, że zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji turnieje Pucharu Świata i Mistrzostw Świata w skokach i biegach narciarskich z udziałem polskich zawodników jako ważne społecznie wydarzenia sportowe muszą być pokazywane w darmowym kanale. No i w ostatnim sezonie można było je oglądać w otwartych kanałach Telewizji Polskiej na mocy sublicencji od Discovery, a od nadchodzącego sezonu to się zmieni. I w komunikacie Discovery zapowiedziało, że zagraniczne turnieje Pucharu Świata w skokach narciarskich będzie można oglądać na antenie telewizji TVN, ale jeżeli myślicie, że Telewizja Polska nic nie pokaże, no to nie, to tak do końca nie będzie, bo Telewizja Polska nadal będzie pokazywać turnieje w skokach narciarskich w Wiśle i Zakopanem, ponieważ prawa do tych transmisji w otwartych kanałach pozyskała od Polskiego Związku Narciarskiego. Natomiast Discovery będzie transmitować te zawody w Eurosporcie. Ja się tak trochę zastanawiam, czy to ma sens. Bo moim zdaniem to fajnie byłoby... Co prawda, no nie jestem Edwardem Miszczakiem, ale tak sobie myślę, że fajnie byłoby generalnie przyzwyczajać widzów, że słuchajcie, jak skoki,
to tak jak sobota to tylko do Lidla, to jak skoki to tylko do TVN-u, TVN-u. A nie, że tutaj jedne skoki będą w TVN-ie, inne skoki będą w Eurosporcie i tam jeszcze gdzieś tam na antenie TVP. No trochę to taka niekonsekwencja, a powiedzmy sobie szczerze, no co TVN ma do pokazywania w sobotnie popołudnia? No powtórki na Wspólnej, czy tam jakiejś innej brzyduli, więc no można się chyba bez tego obejść. Dokładnie, ale warto w ogóle powiedzieć, że TVN tak naprawdę, jeżeli chodzi o transmisje sportowe, to jest w zasadzie nowicjuszem, bo turnieje Pucharu Świata w skokach narciarskich to pierwsze regularne transmisje sportowe, które zagoszczą na antenie TVN. Dotychczas kanał pokazywał jedynie mecze charytatywne, między innymi coroczne spotkania piłkarskie drużyny tej stacji z zespołem TVP, a w ostatnich latach z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, a wiele lat temu pokazywał także zawody strongmanów. Natomiast 15 lat temu, to jeszcze taka ciekawostka, przez kilka sezonów TVN nadawał magazyn ze skrótami meczów piłkarskiej ekstraklasy. No ale to niezbyt dużo i takie gdzieś czytałem też opinie, że w sumie to nie wiadomo w ogóle, że to jest taki trochę ryzykowny ruch, bo TVN ze sportem się nie kojarzy, no tak. I widzowie TVN-u mogą nie być przyzwyczajeni do tych transmisji sportowych i to tak naprawdę może oglądalność nawet zmniejszyć. Ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że skoki narciarskie za sprawą tego, że, no, że nam idzie całkiem nieźle w tych zawodach, to mają na tyle dużą oglądalność, że jak ludzie nie zobaczą tego w TVP, to będą wiedzieli, gdzie tego szukać. Będą wiedzieli, żeby się przełączać na TVN, bo na pewno TVN zrobi jeszcze przy okazji niemałą kampanię promocyjną tych transmisji. No właśnie, to po prostu trzeba dobrze rozpropagować, bo jak ktoś nie będzie wiedział, gdzie się tego spodziewać, no to gdzie najpierw sprawdzi? No nie wiem, może w Polsacie, no bo Polsat się bardziej kojarzy ze sportem niż ten oczywiście, TVN, prawda? Oczywiście. Bo już mają tego więcej, jakąś piłkę czy coś, no ale TVN na pewno tutaj zadba o tę dobrą, dużą kampanię, więc to dotrze do tych, do których to ma dotrzeć, ale zmiana jest niewątpliwie duża, no bo są takie rzeczy, które się wydają, że są na zawsze i w ogóle nawet nie przyjdzie nikomu do głowy, że to się zmieni i się wydawało, że skoki w TVP w jedynce, w sobotę czy w niedzielę, porą zimową. No ewentualnie w piątki. Zawsze. Ewentualnie w piątki. Ale tak. Słuchaj, to jest dobra informacja, bo czasami w piątki to Klan był... Tak, nie był emitowany przez skoki. Już to ludzie pisali na grupie, no. Że przynajmniej no, czasami w piątki, czasem w środku tygodnia, kiedy był turniej czterech skoczni, bo on się zdarza, jest tam jakoś inaczej w kalendarzu rozpisany i to bywa w środku tygodnia i niektóre inne zawody też tam jakoś pod koniec sezonu się coś zdarza w tygodniu, tam w środę, we wtorek, no a piątki to już w ogóle. Więc tak, drodzy fani Klanu, nie będą nam zabierać naszych odcinków. Oczywiście, że tak. Także słuchajcie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Oczywiście Telewizja Polska chciała uzyskać te sublicencje. Jak poinformował publiczny nadawca, negocjacje nowej umowy trwały od wielu miesięcy. Telewizja Polska uważa, że rezygnacja ze sprzedaży praw do wydarzenia jednoczącego miliony Polaków jest związana ze sporem politycznym wokół stacji TVN. I TVP w oświadczeniu twierdzi, że grupa Discovery używa skoków narciarskich jako swoistego zakładnika w sporze. Wyobraź sobie, tak oni to przedstawiają. Tak. Discovery posiada prawa do skoków od 2015 roku i dotychczas udzielała zgodnie z honorowym zapewnieniem sublicencji Telewizji Polskiej. Teraz w akcie politycznej rozgrywki łamie dane słowo i próbuje zdestruować. To bardzo ciekawe słowo. Zdestruować. Prezesie, nie znam takich wyrazów, no ale Telewizja Polska, no to wiadomo jest, że jest polszczyzną wyżej niż my. Tak, oczywiście. Zdestruować. No zapamiętajcie to słowo. Zdestruować. Społeczny fenomen, jakim jest wspólnotowe przeżywanie emocji związanych ze skokami narciarskimi u nadawcy publicznego. Tak możemy wyczytać w komunikacie.
Telewizji Polskiej. Liczymy na opamiętanie, powrót zdrowego rozsądku, odrzucenie intencji politycznych i współpracę, tak jak w przypadku najbliższych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Ja myślę, że z jednej strony oczywiście być może jakaś tam kwestia tego sporu politycznego też może być, ale przede wszystkim to jest też myślenie biznesowe. No jednak i skoki w Polsce, i to trzeba oddać też sprawiedliwość, przede wszystkim dzięki Telewizji Polskiej są rozpoznawalne. Gromadzą przy odbiornikach niemałą widownię. No i teraz, skoro tak jest, to nic dziwnego, że TVN, skoro właściciel stacji TVN posiada prawa do tej transmisji, to chce to wykorzystać. No bo dlaczego nie? No, gdybyś miała oczywiście możliwość zarobku, no to w imię jakiejś, nie wiem, współpracy z medium, które w dodatku na każdym kroku w swoich serwisach informacyjnych szkaluje cię, to czy byś nie skorzystała z tej możliwości? No ja bym skorzystał. No nie, no to jest jasna sprawa, ale wiecie, biznes biznesami, oddajcie prezesowi Jackowi skoki, bo po prostu... Nie oddawajcie, bo w piątku klanu nie będzie. No to się może jakoś podzielcie, że te piątkowe, czy w środku tygodnia będzie emitował TVN, żeby nam nie zabierali klanu, a w sobotę i w niedzielę, kiedy jednak chyba oglądalność jest największa, Polacy siadają przy kotlecie, przy rosole, jak tam już obejrzą familiadę, no to wtedy obejrzą skoki, albo wcześniej, zależy o której są godzinie, no i wtedy to myślę, że będzie Wilk City owca cała i się wszystkich uda pogodzić i prezesowi Jackowi będzie chociaż trochę mniej smutno. Z pewnością tak. Natomiast zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, jak przede wszystkim będzie wyglądała oglądalność TVN-u w trakcie transmisji ze skoków, bo o to tak naprawdę chodzi. Ja nie wierzę, żeby te zapewnienia, a właściwie te apele, nie te zapewnienia, co apele Telewizji Polskiej odniosły jakikolwiek skutek. Bo no bądźmy realistami, więc tu nie wierzę, żeby coś w tej kwestii się zmieniło. Natomiast no, ciekawe, na ile i ile TVN tak naprawdę zyska. To się na pewno w przyszłości okaże, a tymczasem kolejny temat, chociaż to w zasadzie powrót do tematu, który omawiałam w zeszłym tygodniu. To mnie zaskakuje, że w ogóle tydzień po tygodniu mamy mówić o TVP3. Dlaczego? Bo TVP3 chce być trzecią, jeżeli chodzi o oglądalność. No to wiesz, no to nic dziwnego. No wiem, no. Dlatego ma tak bogatą ofertę, którą wciąż ubogaca i dostosowuje ją do widzów, o czym będę wspominała, ale ja się boję, że to się teraz nie skończy, że oni co tydzień będą coś wrzucać i my co tydzień będziemy mieć nową okazję do tego, żeby mówić o TVP3. To oczywiście nie jest tak, że to jest źle, no bo będziemy mieć kolejny wątek do poruszania i będziemy z wami dłużej w każdym wydaniu. Niemniej jest to mimo wszystko zaskakujące. To będzie takie rzeczywiście uzupełnienie kilku spraw, o których mówiłam w zeszłym tygodniu. No jest kilka takich programów nowych, którymi oni się chwalą, więc jeżeli nie słuchaliście wydania w zeszłym tygodniu, to polecam sobie do niego zajrzeć za pomocą znacznika czasu. Jeżeli będziecie słuchać na przykład przez Tyflo Podcast albo przez YouTube, możecie się przenieść łatwo do tego wejścia, w którym o tym programie mówiłam, czyli o TVP3, i wtedy będziecie mieć taką bazę odnośnie tej ich nowej jesiennej ramówki, a ja tutaj teraz uzupełnię i dodam to, o czym w zeszłym tygodniu jeszcze nie wiedzieliśmy. No i wiemy już teraz na przykład, że serwisy informacyjne TVP3 nadawane są teraz o godzinie 6:05, 7:45, 14:45 oraz 16:45. Uzupełnieniem ogólnopolskich informacji są natomiast lokalne serwisy informacyjne, które pozostają na antenie o tej samej porze, o której były, czyli to jest godzina 18:30 i 21:30. Ale ponadto wybrane ośrodki regionalne zaprezentują widzom poprzedzające serwis ogólnopolski dodatkowe wydania programów informacyjnych o godzinie 14:30 i 16:30.
Od poniedziałku do piątku, od godziny 6, tak jak mówiłam, w zeszłym tygodniu jest nowy poranek TVP3 i mamy już o nim trochę też więcej informacji. W ramach tego właśnie poranka realizowane będą m.in. łączenia z reporterami w całej Polsce. No to chyba ma rzeczywiście sens, skoro to jest taka telewizja łącząca regiony, no to żeby informacje z różnych stron Polski w tym poranku się pojawiały. Będą też przeglądy prasy i portali internetowych, rozmowy z gośćmi, w tym publicystyczne, poświęcone polityce samorządowej. No oni tutaj na te samorządy mocno stawiają. Poranek poprowadzą Urszula Rogala, Jagoda Rogatty i Mateusz Gadomski. Z politykami porozmawia z kolei m.in. Maciej Hutkiewicz. Co będzie dalej? Ano dalej w południe na antenie pojawią się premierowe odcinki programów poradnikowych poświęconych tematyce zdrowotnej, prawnej, ekologicznej i konsumenckiej. Rozmowy poprowadzą m.in. Anna Grabowska oraz pani Danusia, czyli Danuta Cholecka. Czyli co, ona już teraz nie będzie prowadzić wiadomości? Będzie, wszystko będzie prowadzić. Pani Danusia sobie poradzi ze wszystkim, bo to jest ten taki program, o którym teraz powiem, oni tutaj chyba dosyć mocno na niego stawiają i go tutaj wyróżniają jako jedno ze swoich ważniejszych pozycji i chwalą się tym, że szefowa wiadomości pani Danuta Cholecka będzie gospodynią krótkiego programu w nowej ramówce TVP3. Ten program ma tytuł Na zdrowie, poradnik medyczny TVP3. Audycja zadebiutowała w miniony poniedziałek, czyli 4 października o godzinie 12:20 i będzie nadawana raz w tygodniu, czyli w każdy poniedziałek o tej właśnie porze. Jak anonsuje nadawca, każdy odcinek ma być pojedynkiem pomiędzy dietetyczką Anną Jelonek a kucharzem Dawidem Budzichem o ciało i duszę gościa programu, a więc i o sympatię widza. Myślę, że też to będzie pojedynek o duszę pani Danusi. To walka o jej serce tutaj jest najważniejsza. Czyli pytanie, czy pani Danusia lubi dobrze zjeść, czy dobrze wyglądać, tak? No ale dla pani Danusi wiemy, że jest najważniejsza dusza, prawda? No bo jest taką osobą, dla której właśnie te duchowe sprawy są ważne, więc nie wiem, co w ostatecznym rozrachunku ona będzie wybierać. No i program trwa 7 minut zaledwie. Myślę, że w kolejnych Jeszcze spokojnie zdąży wiadomości poprowadzić. Tak, aczkolwiek myślę, że w kolejnych ramówkach to powinno być rozbudowane, aby pani Danusia miała jak najwięcej miejsca na antenie, ale będzie go miała jeszcze więcej, to spokojnie. To nie tak, że jej tutaj tylko te 7 minut dali. Bo teraz przeniesiemy się do tego, co wieczorem. Wrócimy za chwilę mniej więcej do tego chronologicznego układu pasma, ale skoro już jesteśmy przy pani Danusi, to warto dodać, że będzie także prowadziła na zmianę z innymi dziennikarzami, co prawda, nie rozumiem dlaczego akurat tak, powinna prowadzić tylko ona, codzienne Echa Dnia. To jest program publicystyczny, w którym prowadzący wraz z zaproszonymi do studia gośćmi omawia bieżące wydarzenia polityczne i społeczne. Audycja nadawana jest od poniedziałku do piątku. Ona chyba... Inaczej, pora jej emisji jakoś się jeszcze stabilizuje, to nie tylko tego jednego programu, o czym powiem. Teraz wydaje mi się, że to jest godzina 23, ale wcześniej to było jakoś inaczej. Na początku, kiedy ta nowa ramówka się pojawiła, to chyba było jakoś inaczej. Wydaje mi się, że to stanęło na godzinie 23, ale nie jest wykluczone, że coś tam jeszcze po drodze kombinowali, a mi się już nie udało za tym nadążyć. I w zamyśle ma być podsumowaniem kończącego się dnia. Cholecka, prowadząca przygotowywany przez telewizję agencję informacyjną program Gości Wiadomości i niektóre wydania minęła 20. Zdaniem szefostwa TVP3 znakomicie odnajdzie się w roli gospodyni takiego właśnie programu. No przecież to jest chyba oczywiste, że pani Danusia odnajdzie się znakomicie we wszystkim. Z pewnością tak. Wśród jesiennych propozycji TVP3 znajdą się także m.in. programy takie już niepolityczne, takie lifestyle'owe, bardziej bym powiedziała, o różnej tematyce, na przykład Telezwierz, Moto Lady, Szlak przydrożnych kapliczek, historie motocyklowe, Ona oraz Gwiazdy od szafy.
Każdy z nich o innym charakterze, z nieco inną formą realizacyjno-narracyjną i o różnej tematyce. No i do tych właśnie, do tej grupy programów można zaliczyć jeszcze jeden, który dyrekcja TVP3 mocno promuje i na niego stawia. To jest program Karola Gnata, Wyprodukowano w Polsce. Cykl ma w założeniach przybliżać najciekawsze historyczne wydarzenia, historyczne wynalazki, przepraszam, Polaków, które wpłynęły na bieg historii świata. Prowadzący i zaproszeni goście będą zestawiać je ze współczesnymi pomysłami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami. Program nadawany będzie co wtorek o godzinie 16:55, a Karol Gnat poprowadzi go z Piotrem Łatasiem. No i tutaj już przy okazji pana Karola, w przypadku artykułów, które były publikowane na temat tego jego nowego programu, to były takie nagłówki, że Karol Gnat odchodzi z TVP Info, no bo on rzeczywiście wcześniej był tam. No to już by się wydawało po takim nagłówku, no nie napisali tego wprost, ale mnie to się skojarzyło, że on się w ogóle z Telewizją Polską żegna. Ale, no właśnie. Ale nie, to nie jest tak. No pan Karol... Wiadomość jego odejściu jest znacznie przesadzona, tak? Tak, tak. On no, właśnie był znany dotychczas z anteny TVP Info, też no, jest w Polskim Radiu, przypomnijmy, w Trójce, tak. Ale z końcem września pożegnał się z Telewizyjną Agencją Informacyjną i dołączył do zespołu TVP3. Jak ustaliły wirtualne media, niebawem będzie prowadził też inne programy na tej antenie, nie dotyczące polityki i spraw bieżących. Będzie jednak nadal prowadził Panoramę w TVP2. No okej, Panoramę będzie prowadził, ale pożegnał się z TAI, Telewizyjną Agencją Informacyjną, i w TVP Info już nie będzie niczego prowadził, więc wychodzi na to, że trochę odchodzi od tej tematyki takiej właśnie publicystyczno-politycznej, a bardziej idzie w stronę programów o innej tematyce, bo tutaj mamy jakieś wynalazki, coś ma jeszcze takiego luźniejszego prowadzić, więc trochę jakby zmieniał po prostu ten swój profil dziennikarski, ale jeżeli widzieliście jakieś takie nagłówki, odchodzi z TVP Info, no to z TVP Info rzeczywiście tak, no ale to nie znaczy, że się kompletnie... Że w ogóle z imperium. ...nadawcą. Nie, gdzieżby. No, są tacy niewdzięczni ludzie, ale pan Karol na szczęście do nich nie należy. Wśród propozycji TVP3 no, znajdą się też pasma tematyczne, o czym wspominałam w zeszłym tygodniu. Mamy też więcej informacji na temat programów, które się w nich znajdą. Jest pasmo kulinarne ze znanymi wcześniej programami Rączka gotuje, nie wiedziałam, że taki w ogóle jest, oraz Słodka kuchnia pszczółek. To w ogóle mnie zafascynowało, że taki program jest emitowany. Jak oglądacie Słodką kuchnię pszczółek, to dawajcie znać. Ale tam będą też nowości na tropie przypraw pikantnie i słodko, czy kuchenne recepty, gdzie w nowej roli będzie można zobaczyć znanego kardiologa, profesora Michała Mularczyka. No jego nie znam, ale kardiolog, który się odnajdzie w innej kulinarnej profesji, no to coś powiedzmy ciekawego. W paśmie ogrodniczym także pojawią się nowości w Starym Ogrodzie, Raj Adama czy Nas Troje w Ogrodzie. To jest Nas Troje, tutaj tak ujęte w cudzysłowie. Czyli więc... albo Nas Troje, albo Nas Troje, że trójka. No tak, tak jak był ten koncert w Opolu, tak, prawda? Nastroje, gdzie no właśnie z jednej strony nastrój był jak najbardziej budowany ze sprawą tekstów, a z drugiej strony no chodziło o tę właśnie trójkę wybitnych tekściarzy, czyli Osiecką, Młynarskiego i Koftę. Na godzinę 20:30 widzowie mogą się szykować, ci, którzy chcą oglądać Agrobiznes Ekstra, także chcesz, to zapraszamy serdecznie. Nową propozycją będą też programy emitowane w paśmie seriali dokumentalnych. Reporterzy TVP towarzyszyli z kamerą w pracy i prywatnym życiu strażakom ochotnikom. No to teraz jest modny temat, no bo remiza jest w TVP1, no ale tam to wersja fabularyzowana, tutaj no rzeczywiście to dokumentalne ujęcie, tak? A. Ale towarzyszyli też policjantom, ratownikom górniczym i detektywom. Zajrzeli za mury więzienia także i byli też w charakterystycznych dla każdego miasta dzielnicach. Spędzili długie godziny z działkowiczami również. No i efekty ich pracy zobaczyć będzie można na antenie TVP3 codziennie wieczorem po godzinie 22. To takie pasmo trochę a la Polsat Play, tylko jeszcze Walusia tu brakuje. Ha ha ha.
No ale tam to chyba oni jednak oni bardziej, no właśnie, Waluś to był bardziej paradokument, tak? No a tutaj oni rzeczywiście. No ale tam też masz te seriale o więzieniu, drwale, górale, budowlańcy, tak. Tak. No rzeczywiście. Jak mówi Paweł Gajewski, to jest, przypomnijmy, szef TVP3, to nowa formuła realizacji, która pierwszy raz w takim wymiarze zagości na antenie TVP3. Będziemy opowiadali dziejące się historie przez pryzmat konkretnych bohaterów. To oni będą zapraszali naszych widzów do swojego świata i będą przewodnikami przez ten świat. Jeżeli chodzi o to, co TVP3 szykuje na weekendy, to tutaj również są interesujące propozycje. Na przykład w sobotę widzowie obejrzą Tygodnik Polityczny, a w niedzielny poranek nowy program o tematyce samorządowej z udziałem lokalnych polityków i on będzie, jak napisano, w formule live, no, czyli na żywo po prostu. No tak jak wspomniałam, ta tematyka samorządowa będzie tutaj na antenie obecna w dużym wymiarze, no bo mamy w porankach jakieś fragmenty właśnie na ten temat. Mamy w niedzielę rano program właśnie w Formule Live. No i jeszcze od jutra, przypomnijmy, startuje program Miłosza Kłeczka poświęcony tej ciemniejszej stronie samorządów, patologią, tak. No i właśnie, mówiłam o tym, że oni no troszeczkę tutaj jeszcze kombinują, eksperymentują. No to jest jednak Imperium. Imperium ma to do siebie, że słucha swoich widzów. Prezes Jacek wie, reaguje, on jest tutaj dla nas. No i dowodem na to jest to, co się wydarzyło już tak naprawdę między poniedziałkiem a wtorkiem, jeżeli chodzi o ramówkę TVP3, bo wśród zmian wprowadzonych 4 października było m.in. przeniesienie Dziennika Regionów z godziny 22 na 21, wprowadzenie Ekspresu Regionów i przesunięcie serialu Wieczna Miłość z pasma dziennego na nocne. Dzień później jednak nadawca skorygował ramówkę i od 5 października o godzinie 20.30 emitowany jest turecki serial Wieczna Miłość, natomiast główny serwis informacyjny TVP3 Dziennik Regionów ponownie będzie emitowany o godzinie 22.00. Program publicystyczny Echa Dnia będzie można oglądać o 23.00, to jest to, o czym mówiłam. A Telekurier o godzinie 23.15, strasznie to jest późno. Pani Danusia, to z tej pracy nie wyjdzie. No właśnie. No, to trzeba być wyspaną i rzeźką na następne wiadomości. No, ale wiadomości są 19.30, także da radę. No i jak powiedział w Ekspresie Regionów Mirosław Rogalski, tak, dawno niewidziany on tu jest, wsłuchujemy się w Państwa głosy, dlatego powracamy do starej pory emisji głównego Dziennika Regionów, czyli godziny 22.00. Także oni słuchają, oni reagują, więc jeżeli macie jeszcze jakieś uwagi, no to dawajcie znać. Myślę, że prezes Jacek razem z panem Gajewskim zmienią, poprzesuwają i będzie dobrze. A właśnie tak się martwisz o panią Danusię, to może napisz gdzieś, to oni wtedy dadzą ten program. Żeby wcześniej, porze, tak? Żeby tak, wcześniej. Tak, tak. No ale wtedy jest konflikt, no bo są widzowie, którzy by tam chcieli o tej porze. Także już nie wiadomo, ale... No, nie wiadomo, kogo słuchać. Zrobią jakieś głosowanie. Tak. No tak. A potem no, ewentualnie zobaczymy komunikat, że na specjalne życzenie widzów Echa Dnia są o jakiejś innej porze. Z tego specjalnego życzenia widzów trochę się w ostatnim czasie niektórzy naśmiewają, bo program The Voice of Poland się doczekał takich podwójnych emisji. Nie wiem, czy już od pierwszego tygodnia, kiedy był emitowany ten nowy sezon, czy od drugiego, bo od wtedy akurat widziałam, ale to jest teraz tak, sobie wyobraź, że mamy, no ten program jest emitowany w dwóch częściach zawsze, powiedzmy około 20 jest pierwszy odcinek, o 21 jest drugi i pojawia się pasek w czasie tego drugiego odcinka, że na specjalne życzenie widzów, bo na przykład na jedynce był jakiś mecz, albo i niczego nie było szczególnego, no po prostu na specjalne życzenie widzów, od 22 ponownie The Voice of Poland i znowu mamy te dwa odcinki po sobie. Fantastycznie. I znowu tak będzie dzisiaj, to jest przewidziane w ramówce. Nawet czy już wiadomo, że widzowie będą się domagać? Będą, tak. Nawet były jakieś wyniki oglądalności, że 870 tysięcy osób śledzi te powtórkowe emisje tuż po emisjach premierowych, więc rzeczywiście chyba zapotrzebowanie jest, chociaż niektórzy są nieco zaskoczeni, ale to widocznie no, ci, co są zaskoczeni, to nie mieli tych życzeń specjalnych, a tych było widocznie więcej tam wysyłali. No, ale wiesz, to jest też oszczędność, bo nie trzeba na przykład emitować wtedy jakiegoś filmu na przykład wieczorową porą, na który by trzeba było wykupić licencję.
Nie no, oni po prostu przesuwają, bo tam pierwotnie o jakiejś 22 miał być, wiesz, program Marka Sierockiego, on będzie o 23.50, więc to ewentualnie fani pana Marka mogą być trochę smutni, nie wiadomo jak to wszystko tutaj ze sobą pogodzić, no ale jakoś no ale życzenie widzów to życzenie widzów. To. Tak, i prezes Jacek na pewno to wszystko mierzy, sprawdza kogo jest najwięcej, których fanów, jakich produkcji, no i takiego dokonał wyboru, także gdybyście dzisiaj na przykład się zapatrzyli, nie wiem, w konkurs chopinowski albo w jakiś sport, bo tam chyba też coś jeszcze takiego gdzieś będzie, to spokojnie o 22 macie znowu Voice'a, bo dlaczego nie? Pozostając przy TVP, warto wspomnieć, że są tacy niewdzięczni ludzie, którzy opuszczają imperium prezesa Jacka. Taką osobą jest pan Dawid Król, który po 4 latach pracy w TVP Sport przechodzi do Viaplay via Play via Play. Przy okazji pytanie do Michała, czy w końcu wykupił subskrypcję jeszcze i obejrzał nie. Fort Boyard. To na jakim jesteś etapie? Czy już wykonujesz płatność, czy gdzie jesteśmy? Jak to nasz znajomy... Masz ją w koszyku. Mam w koszyku, tak, mam w koszyku. Okej, to czekamy wciąż na twoją recenzję, a to też nie jest tak, że to było takie nagłe przejście, bo z platformą sportową pan Król współpracował już od sierpnia jakoś tak mniej regularnie, no a teraz przeszedł tam na stałe. No i my w październiku, czy też w ogóle jesienią oczekiwaliśmy jeszcze jednej zmiany, jeszcze jednej nowości. Otóż zapowiadano ten słynny kanał TVP World, prawda, ten międzynarodowy, który miał zastąpić Poland In, że to będzie jesienią, że to będzie w październiku, a otóż nie. Otóż nie, to będzie jednak od stycznia, bo trwają jeszcze jakieś pertraktacje z nadawcami ze Stanów Zjednoczonych. Więc no tak, bo to też ma być emitowane w Stanach, tam Dish Network i te inne opcje mają być również do dyspozycji, no bo teraz Polonia amerykańska to jest tak biedna, bo nie może oglądać Polonii. Jak dobrze pamiętam. Tam. A właśnie, tam rzeczywiście się coś takiego wydarzyło, o tym chyba wspominaliśmy, ale prezes Jacek im to wszystko zapewni, tylko rzeczywiście muszą jeszcze poczekać. No jest ten kanał Poland In w internecie, ale tego nikt nie ogląda, powiedzmy to sobie szczerze. No a wtedy, kiedy to dojdzie do jakichś tam operatorów satelitarnych, tak. Kiedy to dojdzie do kablówek, jakiś Comcast i inne tego typu miejsca, no to powiedzmy sobie szczerze, Polonia amerykańska, zwłaszcza ta starsza, ale też i myślę, że młodsza dzięki temu, że to będzie w języku angielskim, no to może chcieć oglądać to taki kanał. Jak najbardziej, to już jest inna pozycja tego kanału, więc czekamy, będziemy wam dawać znać, czy rzeczywiście wtedy wystartuje, czy tam nie będzie kolejnych opóźnień. Mam nadzieję, że ci Amerykanie, bo to z nimi różnie jest, wiecie, tam się czasami nie można dogadać, ale że tutaj nie będą robić problemów prezesowi Jackowi, w przeciwieństwie do tego złego TVN, no a właśnie Amerykanie ciągle są jakieś problemy, no właśnie i te skoki przez to nie będą emitowane w TVP w większości, no to my teraz tak na pocieszenie, prezesie Jacku, jesteśmy z tobą w tym cierpieniu i my na pocieszenie teraz zagramy piosenkę odnoszącą się do skoków. Tak, i to odnoszącą się do tego początku skoków, kiedy to TVP rozpoczynała transmisję tych zawodów sportowych, no i oczywiście naszego legendarnego skoczka, który przed skokami zawsze wcinał bułkę z bananem i kiedy to jego popularność była określana mianem małyszomani, no to już wiadomo, o kim mowa. Oni rzeczywiście wtedy zaczęli? To nie było tak, że oni emitowali jakoś no tam wcześniej? Ja mam wrażenie, no nie wiem, że... bo byłam za mała. Ja mam wrażenie, że to, jeżeli nawet emitowali, to nie było o tym tak głośno. Ja pamiętam skoki z TVP i rzeczywiście, że one tak były bardzo... gdzieś o nich zrobiło się tak bardzo, bardzo głośno za czasów Adama Małysza i za czasów jego sukcesu. Także... To wtedy na pewno, a czy wcześniej były one emitowane, szczerze mówiąc, nie wiem. Natomiast wiem, że była taka w latach 90. grupa, czy to duet, on się nazywał Criss Cross i oni mieli taki wielki swój przebój Jump, a później ludzie z Katowic postanowili spolszczyć tę piosenkę. Oni się nazywają Resort KC i teraz posłuchamy utworu zatytułowanego Skacz jak Adam Małysz. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
Ty miałaś okazję, żeby sobie pograć w Deluxe Ski Jump? Czy to już nie twoje czasy? Nie. Ja to jeszcze pamiętam, że na tak zwanych lekcjach informatyki to głównie w okresie małyszomanii się w to grało. Oczywiście no, my niespecjalnie mogliśmy w to pograć świadomie, ale pamiętam, że coś też kombinowałem i pamiętam, że prawym klawiszem myszy się jakoś lądowało z telemarkiem. To tyle pamiętam o grze, o której tu wspominali chłopaki z resortu KC, czyli właśnie Deluxe Ski Jump. To była gra niezwykle popularna też za czasów tych coraz większych sukcesów Adama Małysza. A teraz przechodzimy do Super Polsatu, który to ma dla nas no, dwie nowe produkcje. Pierwszą z nich jest Akademik. I ten to serial opowie, jakie historie naprawdę dzieją się w domach studenckich. Czy opowieści o niesamowitych imprezach, wielkich miłościach i waletowaniu mają faktycznie miejsce? Historia w tym serialu rozpoczyna się, gdy trzej chłopcy, Zdzich w tej roli Jan Kardasiński. Czy wy znacie jakiegoś studenta obecnego w dzisiejszych czasach, który ma na imię Zdzich? Tak, nikt nie ma na imię. No, ale widzisz, on może ma. Może to jest pseudonim. Może. Ma na imię. Może. Teraz to wiecie, że ma na imię jakiś Kamil, nie wiem, coś takiego, a nie Zdzich, ludzie. To znaczy, to już chyba jest ten czas, kiedy Alany i Jessiki idą na studia, nie? No, może rzeczywiście. No. A no tak, w sumie następne imię trochę o tym świadczy, z tego, co tutaj widzę. Roger. W tej właśnie. W tej roli Szymon. Zdzich i Roger, ludzie dobrali. W tej roli Szymon Majchrzak i Michał. Możesz jeszcze być studentem. Mogę jeszcze być studentem, tak. Mogę jeszcze być, tylko nie wiem, jaki kierunek powinienem studiować. W tej roli... Żaden muzyczny. Okej. Okay. W tej roli Konrad Stein. Nigdy nawet nie aspirowałem do studiowania kierunków muzycznych i całe szczęście. Ale do rzeczy. Zostają oni ulokowani, ci trzej studenci, w segmencie, w którym są już zameldowane trzy atrakcyjne dziewczyny. Weronika w tej roli Aleksandra Izydorczyk. Lena w tej roli Aleksandra Kądziołka i Angelika w tej roli Karina Rezner. I będzie się działo, tak? Zapewne panowie będą chcieli się zapoznać z paniami albo odwrotnie i wszystko będzie się zasadzało na tej fabule, takiej męsko-damskiej, podejrzewam. No pewnie tak, ale tak jeszcze w ramach uzupełnienia tego, co na początku mówiłeś, no że zobaczymy, czy rzeczywiście w akademikach jest tak, jak mówią legendy. No ciekawa jestem, jak serial to pokaże, ale z moich obserwacji wynika, że chyba już nie. To znaczy, no wiem, że być może ja akurat mieszkałam w dość grzecznym akademiku, w którym rzeczywiście imprez nie było, ale z kim bym nie rozmawiała na temat akademików, to zawsze są takie wnioski, że właśnie to nie są już te czasy, że jest generalnie spokojnie i ludziom się nie chce tak imprezować. Także zobaczymy, czy serial to tak przedstawi, czy jednak będzie fałszował rzeczywistość i tam będzie, że balanga za balangą, chociaż nie wykluczone, że w niektórych akademikach nadal tak jest. To znaczy, wiesz, tylko teraz jeszcze jedna ważna rzecz, o której myślę, że warto wspomnieć, bo to nie jest nasza rodzima produkcja. No przecież Super Polsat, pokrewne anteny, no to nie wiem, cud by się musiał zdarzyć, żeby coś swojego napisali. I ten serial... Nie no, czasem piszą. I ten serial jest adaptacją produkcji rosyjskiej, która jest emitowana od chyba 2008 roku na antenie telewizji TNT. I ten serial, wyobraź sobie, tam to już ma kilkaset odcinków, tam chyba 300 czy 400, więc no pytanie, czy to będą realia z polskich, czy rosyjskich akademików? No właśnie, a można oczywiście dostosować mądrze serial do realiów, nawet jeżeli to jest wykupiona licencja, ale właśnie trzeba to zrobić mądrze, tak jak polecam wam w tym kontekście książkę Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, serial do następnego odcinka. Ona tam pisze właśnie o tym, czy was zastanawiało, czemu w rodzince.pl ciągle oni grają w hokeja. No przecież w Polsce kto gra w hokeja? No to jest właśnie na jakiejś licencji kanadyjskiej, czy jakiejś takiej, gdzie się rzeczywiście gra, a wystarczyłoby tego hokeja zmienić na piłkę nożną już, o ile byłoby bliżej naszych realiów. Oczywiście, prawda? Że tak, tylko to jest, wiesz, w takich serialach, kiedy jest jakaś adaptacja, to zawsze przyjeżdża sobie pan konsultant od licencjobiorcy i on to musi wszystko zaakceptować i być może na przykład w Polsce ktoś zasugerował, żeby tego hokeja zmienić na piłkę nożną, ale może na przykład konsultantowi się nie spodobało, no, że nie, absolutnie tak ten hokej to jest clue po prostu
każdego odcinka, on musi zostać. Nie ma zgody na zmianę. Więc zobaczymy, co będzie w przypadku Akademika. Ten serial już od najbliższego poniedziałku o godzinie 20 będzie się pojawiać na antenie Super Polsatu. Całkiem możliwe, wziąwszy pod uwagę to, że Super Polsat, no to jednak ma tych produkcji z audiodeskrypcją troszkę, to że on również z tą audiodeskrypcją będzie. Warto, myślę, że tam zwracać na to uwagę. Tak, owszem. Nie wiem, jak to jest z tymi autorskimi produkcjami, no bo to, że oni emitują jakieś powtórki rzeczy znanych z innych anten Polsatu i uzupełniają je o audiodeskrypcję, względnie emitują filmy, nawet zagraniczne, też z audiodeskrypcją, no to to wiem, ale nie wiem i proszę o uzupełnienie słuchaczy, bo być może znajdzie się wśród was ktoś, kto to wie. Oni mają przecież te swoje własne produkcje, tam był jakiś serial Pierwsza Klasa, coś takiego i nie wiem, czy te własne produkcje były wyposażone w audiodeskrypcję. Jeśli tak, no to można się spodziewać, że Akademik i serial, o którym powiem za chwilę, też będą ją mieć. Jeżeli nie, no to nie jest to dalej wykluczone, ale no nie jest też pewne i należy to wtedy sprawdzić, a sprawdzić tak czy inaczej warto. Ten kanał, tak, który się reklamuje i od początku był tworzony i mówiono o nim w takim kontekście, że on właśnie jest przeznaczony i kierowany do odbiorców z różnymi niepełnosprawnościami, którzy potrzebują dostosowań w tym prezentowaniu treści, a więc audiodeskrypcji czy napisów. No i właśnie to będzie takie pasmo serialowe, bo o 20 będziemy mieć Akademik, on od poniedziałku do czwartku, tak? Dobrze pamiętam. A o tej samej, a w tym samym paśmie, ale pół godziny później, bo o 20:30 będą pojawiać się Tatuśkowie. Tutaj przyznam, że nie dotarłam do informacji, nie sprawdziłam, czy to jest na jakiejś licencji zagranicznej, być może wiecie, być może gdzieś się natknęliście na informacji, czy to jest ich pomysł, czy też od kogoś kupili, no ale możemy zatem pozostać przy tym, co to w ogóle będzie, kto zagra w serialu i czego tutaj się możemy spodziewać. Tutaj mi się udało trafić na taki bardziej rozbudowany opis. Nie wiem, o czym to świadczy, że w Akademiku będzie bardziej uboga fabuła, po prostu będą się podrywać wzajemnie i tyle, no a tutaj będzie aż czterech głównych bohaterów, czterech Tatuśków, jak już się możecie domyślić. Tatuśkowie to opowieść o czterech współczesnych 30-latkach, którzy ze zmiennym powodzeniem i nie bez komicznych potknięć mierzą się z wyzwaniami ojcostwa. W rolę tytułowych bohaterów wcielają się Bartłomiej Kasprzykowski, Kacper Kuszewski, Marcin Rogacewicz i Filip Tłokiński. Może ktoś nie wie, pan Filip to nie jest taki polski Filip, tylko taki francuski bardziej. Filip się go pisze, ale przyznam, że nie kojarzę akurat tego aktora, więc nie wiem, czy po prostu ma tak na imię, czy ma jakieś korzenie francuskie, czy coś w tym rodzaju. Tatuśkowie na pierwszy rzut oka różnią się od siebie. Pracują w różnych zawodach, każdy z nich żyje według swoich zasad i mają całkowicie odmienne temperamenty. Jednak łączy ich wspólne doświadczenie dojrzałych 30-latków, którzy muszą zmierzyć się z ojcostwem. Dzięki temu, że bohaterowie charakterologicznie są tak bardzo do siebie niepodobni, to ich zachowania i wybory ukazują pełne spektrum spraw, a czasem wręcz zabawnych szaleństw związanych z byciem tatusiem. Aleks, w tej roli Marcin Rogacewicz, to przebojowy prawnik, przystojniak i podrywacz, który musi pożegnać się z rozrywkowym życiem, gdy dowiaduje się, że ma kilkuletniego synka. Z kolei Władek w tej roli Bartłomiej Kasprzykowski, zabawny choleryk, mąż i ojciec trzech synów, prowadzi osiedlową pizzerię. Marek, jego zagra Kacper Kuszewski, no to ten Marek to mu takie imię przeznaczone, prawda? Był Markiem Mostowiakiem, wiem jak miłość, tutaj też będzie tak, Markiem, tak. Już taki chyba kojarzony z tym kojarzony imieniem. Jest, inaczej nie mogli nazwać jego bohatera. Ale tutaj nie będzie chyba sołtysem w grabinie, tylko będzie zapracowanym pantoflarzem. Będzie balansował pomiędzy byłą żoną i dwiema córkami, a nową, młodszą partnerką i nowonarodzonym synkiem. No i będzie jeszcze Tomasz, jego zagrał wspominany Filip Tłokiński. To romantyczny i nieśmiały weterynarz z prowincji, który po śmierci żony przeprowadził się z córką do miasta i ciągle wpada w nowe tarapaty.
Czwórce głównych bohaterów towarzyszą oczywiście ich dzieci mające własne zdanie na temat swoich tatuśków. I to ze sprawą dzieciaków życie Aleksa, Władka, Marka i Tomka zacznie się zmieniać. Równie ważne są żony, partnerki i były małżonki. Kobiety w świecie tatuśków to silne i barwne osobowości i w żadnym wypadku nie ustępują pola panom. Losy czwórki bohaterów i ich bliskich są ze sobą połączone. No, można się było spodziewać, że to nie będzie tak, że każda historia będzie osobna, tylko w jakiś sposób się one będą zazębiać. A wydarzenia i intrygi sprawiają, że nieustannie tworzą się między nimi nowe relacje. Tatuśkowie to także opowieść o budowaniu męskiej przyjaźni, co, jak się okazuje, wymaga równie solidnego zaangażowania, jak wychowywanie dzieci. Tatuśkowie łączą w sobie brawurowy humor, autentyzm postaci i historie, które mogą przydarzyć się każdemu z nas. Siłą tej opowieści jest trafnie ujęte życie współczesnych 30-latków z ich wyborami, pokusami, radzeniem sobie w poważnych, ale też tych śmieszniejszych sytuacjach. Oczywiście najważniejszym elementem jest miłość, bo to ona definiuje naszych bohaterów w relacjach z ich bliskimi, a jak wiadomo, miłość potrafi sprawić niejedną niespodziankę. Pierwszy sezon serialu składa się z 40 odcinków i będzie można ten serial oglądać, przypomnijmy, od poniedziałku do czwartku o 20:30 w telewizji Super Polsat i oczywiście w tym przypadku również warto na pewno zweryfikować, czy aby nie przygotowano tego serialu z audiodeskrypcją. Na pewno w kolejnym wydaniu damy Wam znać, jeżeli to sprawdzimy. No a teraz muzyczny komentarz. Nie wiemy, czy serial Akademik będzie miał jakąś piosenkową czołówkę, że się tak wyrażę, bo takiej nam się nie udało znaleźć. Jeżeli była w Rosji, to będzie i u nas. To i będzie u nas, to znaczy ja oglądałem jedynie jakiś zwiastun gdzieś, udało mi się wypatrzeć zwiastun tej rosyjskiej wersji Akademika, natomiast no, tam jakaś taka rapowa piosenka była, ale zupełnie była takim tłem do tego wszystkiego. Nawet nie znalazłem nigdzie całej piosenki tej rosyjskiej wersji, ale zobaczymy, co będzie w polskiej. Tak, bo tego jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, jak będzie w przypadku tatuśków. Tutaj mamy piosenkę, która zabrzmi w tym serialu. Chyba nie jest jeszcze pewne, czy w czołówce. Ja znalazłam, że po prostu piosenka promująca serial. No więc tak, prawdopodobnie już, to będzie czołówka. Tak, ona już wyszła oficjalnie na płycie, jest dostępna w wytwórniach, do naszej redakcji też dotarła. Tak, a wykona ją Paweł Tur, dobrze pamiętam? Tak, Paweł Tur, piosenka zatytułowana jest Dla Ciebie. No i teraz tej piosenki posłuchamy. Słuchacie Radia DHT. I taka to lekka, łatwa i przyjemna piosenka zwiastująca serial Tatuśkowie za nami. A teraz zmieniamy stację i przechodzimy do TVN-u i okolic, bo najpierw będzie o Playerze. Tak, do TVN i przyległości już trochę zahaczyliśmy o te regiony, tak, prawda? Tak, bo te złe TVN-y zabrały skoki prezesowi Jackowi. No i w ogóle w tych TVN-ach to będzie Sodoma i Gomora teraz, prawda? Bo w Playerze, no co prawda w Playerze, tylko w internecie, ale jednak będzie program randkowy z udziałem gejów. Toż to skandal, ideologia LGBT się szerzy ze sprawą tego TVN-u. No w TVP by tego na pewno nie było. Absolutnie, by tego nie było, a oni tutaj to robią, wiadomości uważam powinny to pokazać. Jest na pewno, że oni to no kiedyś myślę, że oni to kiedyś zrobią. Jak temat Lex TVN wróci i będzie to, czemu oni powinni mieć koncesji, to będzie, że teraz jest tam emitowany program dla gejów Prince Charming, bo to o nim mowa. I będzie miał premierę ten program w przyszłym tygodniu, także to jest informacja przede wszystkim dla tych, którzy albo mają już wykupiony pakiet Playera, no albo być może właśnie to ich zachęci do tego, żeby zapłacić kilka złotych za to, żeby móc mieć dostęp do produkcji Playera. Czy to jest wreszcie ten moment, kiedy ty się mobilizujesz, żeby tę swoją subskrypcję odnowić, bo ty tam po jakiejś zmianie danych zmianie karty. Wiesz co, chyba nie. Chyba jednak to nie jest, nie jestem grupą docelową. Myślę, ja też nie.
nie, jakby nie patrzeć, nie jestem gejem, ale jestem ciekawa, jak to po prostu wyjdzie, więc na pewno zobaczę i myślałam, że będziemy recenzować razem. Rzucić okiem można, natomiast czy to by mnie miało, wiesz, ja bardziej w tym kontekście, czy to by mnie miało skłonić, tak? Ale podejrzewam, że skłoni mnie trochę innych różnych produkcji, więc przy okazji, dlaczegoż by nie zerknąć, tym bardziej, że ja mam takie wrażenie, że ten program jest troszeczkę podobny do czegoś, co już jest emitowane. Nie wiem, czy masz podobne skojarzenia, ale to może zaraz do tego przejdziemy, jak przedstawisz naszym słuchaczkom i słuchaczom informację o tym, jak ten program ma wyglądać. Jasne. Prince Charming, jeszcze raz przypominam tytuł. I wiemy, że uczestnikami programu jest 13 mężczyzn o orientacji homoseksualnej. To już jest moja uwaga, czy to muszą być koniecznie mężczyźni orientacji homoseksualnej? Wy wiecie o tym, że nie muszą, to mogą być też mężczyźni biseksualni. Zaskoczę was, ale w programach randkowych, takich normalnych, w każdym jednym, też mogą być mężczyźni biseksualni, no bo w zasadzie dlaczego no właśnie, nie? No. Więc po prostu tacy, którzy chcą wchodzić w relacje jednopłciowe z mężczyznami, tak. O tak bym powiedziała. No i oni będą zabiegać o względy jednego kawalera, tak zwanego księcia, bogatego i przystojnego mężczyzny poszukującego miłości. Wszyscy mieszkają razem w odciętej od świata zewnętrznego willi, a zadaniem księcia jest przeprowadzanie licznych spotkań z uczestnikami, zarówno spotkań grupowych, jak i indywidualnych randek z każdym uczestnikiem. Książę w każdym odcinku show eliminuje z programu kolejnych uczestników, którzy nie przypadną mu do gustu. W finale randkowego show będzie musiał zdecydować, z którym mężczyzną chce stworzyć dłuższą relację partnerską. No właśnie, ten opis czym ci się kojarzy, bo no, tak mnie się wydaje, że mamy willę, no właśnie, w której mieszka ileś osób, które walczą o względy tej jednej, w tym innym programie walczyły panie, co prawda o względy dwóch panów, tak. Czterdziestolatka i dwudziestolatka. Tutaj jest co prawda jeden, no może dlatego, że ta produkcja, podejrzewam, że ma nieco mniejszy budżet, bo ona nie jest przewidziana w ogóle na antenę ani satelitarną, ani naziemną. Ona zostanie przynajmniej na razie chyba, tak? W playerze. Ona nie zostanie nigdzie wyemitowana. Nie, no jak jeszcze później miałam wspomnieć, ale już skoro przy tym jesteśmy, no mówi się o tym, że najprawdopodobniej nie trafi do TVN-u, ani w ogóle do telewizji, ale decyzja ostateczna jeszcze nie zapadła. Czyli jest jakiś 1%, że to się może zmienić, ale od początku ale było mówione, nie. Że to jest z myślą o playerze, a nie o telewizji. Tak. No nie, to już byłoby zbyt kontrowersyjne. Społeczeństwo nie jest gotowe, tak, i nie. Tak dalej, i tak dalej. No, w każdym razie to mi jednak mimo wszystko przypomina właśnie te dwudziestki i czterdziestki, gdzie to no tylko po prostu w takim mniejszym wydaniu, o, tak bym to określił. Ale w każdym razie program rzeczywiście, no ciekawe jakie będą w ogóle recenzje i jaki będzie oddźwięk osób gdzieś tam no zainteresowanych tym programem. To jest w ogóle ciekawa sprawa. Tak, to zobaczymy. Wiemy już, że w pierwszej polskiej edycji show księciem będzie pan, który się nazywa Jacek Jelonek, także możecie już go sobie wygooglować, jeżeli was na przykład interesuje, jak wygląda albo jak się wypowiada. Wiem, że był w Dzień Dobry TVN, chyba fragment tego wywiadu jest na YouTubie, nie oglądałam akurat, ale widziałam, że coś takiego jest. Program kręcony był w czerwcu w Hiszpanii, natomiast gospodynią show została podróżnicza blogerka Agnieszka Lal. Tutaj też się mówiło o iluś kandydatach. Miała prowadzić jakaś Martyna, znana z hotelu Paradise. Miał prowadzić Michał Kwiatkowski, chyba to jest ten wokalista, który się dał poznać widzą w szansie na sukces ileś lat temu. Później wyjechał do Francji, a prywatnie jest chyba bratem Dawida Kwiatkowskiego w ogóle. No i on właśnie też jest gejem. No ale się okazało, że to właśnie będzie pani Agi Lal. I premiera programu w serwisie player.pl odbędzie się we wtorek 12 października. Seria składać się będzie z 21 odcinków, które udostępniane będą w każdy wtorek i czwartek. No właśnie, bo gdyby to miało być raz w tygodniu, to w ogóle by się nie skończyło nigdy, prawda? Więc no tak, dlatego tak, muszą tak. To raz w tygodniu emitować. No i właśnie jest to produkcja Player Original, która no, ma być dystrybuowana na razie w playerze. No może kiedyś gdzieś jeszcze, ale jest to raczej wątpliwe. Tak jak wspomniałeś, to jest ciekawe, jaki będzie odbiór tych, którzy są głównymi adresatami, no bo my to będziemy na to patrzeć z ciekawości, no ale jak ocenią go
no właśnie, geje czy mężczyźni zainteresowani jednopłciowymi związkami. Widziałam już jakieś takie komentarze w mediach społecznościowych, bo można znaleźć chyba nie tylko wizerunek Jacka Jelonka, czyli księcia, ale też pozostałych uczestników, no że no to będzie podobnie tak jak w tych programach randkowych zwykłych, że tak powiem, dla par dwupłciowych, bo no wiecie, w takich programach to się raczej rzadko zdarza, w mało którym, żebyśmy mieli takich, że tak powiem, zwykłych uczestników z ulicy. Czyli też celebryci. Przeciętnie. Może nie tyle celebryci, ale ile po prostu, że tak powiem, ładni chłopcy, tak? Nie spodziewajmy się tutaj takich zwykłych, a wśród gejów jest tak samo jak wśród par hetero. Też gdzieś tam to ciało, ten wygląd jest ważny, z tego co czytam, też na przykład ci geje, którzy ważą trochę więcej, też mają problem ze znalezieniem sobie partnera, to są oczywiście problemy, które tyczą się każdego typu relacji, więc takie osoby o takim wyglądzie też się mogą czuć rozczarowane, że nie są tutaj reprezentowane, tylko właśnie trzeba być tym ładnym, wystylizowanym gejem z Warszawy, żeby trafić do takiego programu, no ale to bazuje tylko na opiniach, które przeczytałam, no bo sama też tego nie ocenię po prostu nie widząc, ale na pewno gdzieś będę mogła ocenić formułę, jak to wygląda, więc być może do tego wrócimy, jeżeli ty również jednak zdecydujesz się playera odnowić i być może przedstawimy wam jakąś szybką recenzję. A teraz z internetu przenosimy się do jednego z kanałów tematycznych. Takiego trochę mam wrażenie zapomnianego. Trochę na uboczu, prawda? Tak, TVN Fabuła, no co oni mogą nadawać? Filmy nadają przede wszystkim, ale nie tylko, bo też mają jakieś takie około filmowe programy i kilka takich nowości przygotowali na jesienną ramówkę. Owszem, i ta ramówka ruszyła już w tym tygodniu i tak oto we wtorki po wieczornym filmie TVN Fabuła zaprasza widzów na program zatytułowany Kino Bas. Jak czytamy w opisie, to będzie prawdziwa pigułka kinowej wiedzy w nieoczywistej odsłonie. Opowiemy o najbardziej nietypowych scenach miłosnych, najciekawszych tanecznych popisach oraz spektakularnych filmowych awanturach. Poznamy największych filmowych psychopatów i luzerów, największe romantyczki, a także zobaczymy wymagające wielu poświęceń metamorfozy. Wybierzemy najpiękniejsze makijaże i stroje filmowe. Pokażemy przekrój najbardziej nielogicznych scenariuszy oraz ukochanych kinowych antybohaterów. Zajrzymy do najbrzydszych filmowych wnętrz i wybierzemy najgłupsze kultowe dialogi. Opowiemy, jak filmowcy próbują nas uwieść, wzbudzając określone emocje za pomocą koloru i montażu. To będzie prawdziwy kinowy miszmasz i szalona wycieczka po krawędziach kina. Od minionego czwartku natomiast po wieczornym filmie pojawia się program Po drugiej stronie kamery, który to otwiera przed widzami kulisy produkcji filmowej. I jak czytamy w opisie programu, przyjrzymy się zawodom, o których większość z nas wie mało, a które są niezwykle istotne dla realizacji filmu. Jak wygląda ich codzienna praca na planie? W programie będziemy gościć m.in. wybitnych polskich scenografów, kostiumologów, dźwiękowców i kierowników produkcji. Mam wrażenie, że o podobnych rzeczach można usłyszeć na antenie Radiospacji chyba po 14 w soboty. A tak, rzeczywiście tam by było coś takiego. Przynajmniej tak sugerował. Tak sugerował opis, tak jest. Tak jest. W każdym razie na widzów TVN Fabuła czeka również kolejny sezon programu Seria Ale. W poniedziałki po filmie wieczornym i również ten program już jest emitowany. I w programie tym Kaja Klimek z zaproszonymi gośćmi, filmowcami, ludźmi mediów po raz kolejny porozmawia o fenomenie seriali i roli, jaką pełnią we współczesnym świecie. Widz pozna nowinki serialowe, przypomni sobie kultowe produkcje oraz dowie się, czego nie można przegapić. Natomiast dla widzów, którzy śledzą każdą informację z polskiej oraz międzynarodowej sceny kinowej, obowiązkową pozycją jesiennej ramówki TVN Fabuła będzie program Fabuła News w piątki o godzinie 19:50. Ten program emitowany jest od wczoraj. No i w tym programie
Ewelina Wittenberg w autorskim serwisie z filmowymi wiadomościami pokaże, co istotnego wydarzyło się na małym i wielkim ekranie w kraju i za granicą. Odsłoni kulisy premier filmowych i planów zdjęciowych. Zapowie też najciekawsze filmowe wydarzenia nadchodzących dni. Mam wrażenie, że ten program już był na tak, antenie, tylko on jakoś chyba około 19 był, więc tak, może jest troszkę później. Ale kojarzę program, kojarzę nazwisko pani Wittenberg, więc rzeczywiście o tym już chyba wspominaliśmy kiedyś. Tak jest. Przygotowano także cykl filmów krótkometrażowych studia Munka. Od 8 października około godziny 22-23, no i to właśnie zaraz po wieczornym filmie, bo TVN Fabuła najpierw emituje film, a te różne programy dzieją się często po nim, więc ciężko tu określić konkretną godzinę, ale widzowie po tym wieczornym filmie będą mieli okazję obejrzeć filmy zrealizowane przez młodych polskich twórców. W ramach cyklu TVN Fabuła pokaże produkcje takie jak Chodźmy w noc, Kamień, Marcel i Maria nie żyje. Tyle właśnie TVN Fabuła ma nam do zaoferowania. No trzeba przyznać, że jak na taką stację gdzieś tam trochę wypchniętą poza te główne anteny TVN-u, która tak sobie gdzieś tam działa, to jest całkiem sporo. No coś próbują robić i to się oczywiście chwali. Wciąż również swoją ramówkę rozwija TVN Style. O niektórych ich propozycjach na tę jesień mówiliśmy we wrześniu, w tym o tym głównym powrocie, czyli programie Miasto Kobiet. W październiku startuje jeszcze jedna nowość, czyli program Jak Siostry. W nowym programie TVN Style podróżniczka Kaja Kraska spotka się z niezwykłymi kobietami z całego świata, które odnalazły swoje miejsce w naszej ojczyźnie. Bohaterki programu Jak Siostry podzielą się z widzkami swoimi inspirującymi historiami. Zdradzą, jak to się stało, że trafiły do państwa leżącego nad Wisłą. Opowiedzą o tym, co najbardziej je zaskoczyło oraz jak wygląda ich codzienne życie. Zdradzą też, w jaki sposób dbają o swoje zdrowie i urodę. Premiera tego programu będzie miała miejsce jutro, czyli w niedzielę 10 października o godzinie 16:45. No i co tydzień o tej porze będzie go można oglądać przez 8 tygodni, bowiem ta seria liczy 8 odcinków. Nawiążę też do tematu, który poruszaliśmy w zeszłym tygodniu. Pan Skórzyński, który sprawdzał pocztę i miał tam jakieś nieprzeczytane maila. Dużo miał, ja też mam dużo nieprzeczytanych. A potem się okazało, że jednak na niektóre odpisywał, prawda? No i telewizja TVN24 zawiesiła go wówczas w obowiązkach, nie prowadził swojego programu Sprawdzam. Wczoraj go znowu nie poprowadził, była wyemitowana debata poświęcona sytuacji na granicy z Białorusią. Natomiast w przyszłym tygodniu decyzja ma już zostać podjęta. No czyli dowiemy się prawdopodobnie już, czy powróci do pracy, czy zostanie zwolniony. Także czekamy na te informacje. I jeszcze jedna personalna wiadomość dotycząca TVN-u. Z reguły nie mówimy wam o tych właśnie typowo personalnych kwestiach dotyczących na przykład reporterów w programach informacyjnych, bo tych reporterów jest dużo, ich wszystkich nie kojarzymy, więc skupiamy się głównie na prowadzących. Natomiast są takie nazwiska i takie postaci, które są w tych stacjach od tylu lat, że znamy je bardzo dobrze i no, moment, w którym opuszczają te swoje macierzyste stacje, jest jednak pewnym zaskoczeniem. I tak też jest w tym przypadku, szczególnie, że pan, o którym mowa, Dariusz Prosiecki, poszedł w zupełnie inną stronę. On po 17 latach pożegnał się z faktami TVN, był reporterem właśnie tego programu, a teraz zaczął pracę, wyobraź sobie, w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, gdzie ma zająć się promowaniem tej instytucji na arenie europejskiej. Czyli będzie też działał w mediach, ale bardziej jako taki rzecznik prasowy, jako specjalista od public relations, mam wrażenie. No to się przydaje, nabycie takich kompetencji od tamtej strony, czyli praca w mediach, potem się przydaje do tego, żeby oczywiście, być rzecznikiem, bo wie się, czego te media oczekują. Przede wszystkim ma się kontakty. Tak, to tak właśnie też mówił o tym pan Marek Kacprzak, który pożegnał się z dziennikarstwem, został rzecznikiem klubu Lewicy, no że
zna media od tamtej strony, więc jest mu to łatwiej robić, niż miałby tym rzecznikowaniem zajmować się ktoś, no powiedzmy jakiś polityk, tak, który nie ma takiego medialnego backgroundu. No, rzecznikami partii są często politycy, a nie rzecznikiem klubu, przypomnijmy. Więc no tutaj na pewno sobie dobrze poradzi. Pan Prosiecki sam mówił, że po prostu potrzebował jakiejś zmiany pójścia właśnie w innym kierunku. I my jeszcze czegoś ważnego nie powiedzieliśmy o kanałach TVN-u w kontekście tego, co mówiliśmy o Super Polsacie, że zobaczymy, czy te premierowe programy będą za audiodeskrypcją. TVN 7 ma jeden serial z audiodeskrypcją, czego bym się trochę nie spodziewała, szczególnie, że to serial emitowany od poniedziałku do czwartku. Produkcja, która wystartowała tej jesieni, wspominaliśmy Wam o niej, Papiery na szczęście. Można je oglądać od poniedziałku do czwartku o 19.30 i pojawia się tam audiodeskrypcja. Także super. To nie jest serial gdzieś tam leżący w kręgu moich zainteresowań, także jeżeli oglądacie, to dajcie znać, jak Wam się podoba ta audiodeskrypcja, czy jest dobra, bo mówię, przyznam tylko, że widziałam, że jest, zobaczyłam fragmencik i to tyle, bo akurat ten opis po prostu mnie nie zainteresował, ale no też po pierwsze super, że w ogóle cokolwiek, a po drugie super, że produkcja no niemal codzienna, prawda, no już emitowana prawie we wszystkie dni poprzednie, to jednak trzeba zrobić dużo tego materiału z audiodeskrypcją, także fajnie, oby więcej TVN, oby więcej, drogi, oby bo więcej. Wciąż jesteście w tyle. Tak. No i może kiedyś deskrypcja na playerze by się przydała. A no to jest w ogóle moim absolutnym marzeniem, gdyby na przykład była audiodeskrypcja do programu Prince Charming. Ale takie rzeczy to jak na razie to w Netflixie i na Canal Plusie, bo na Canal Plusie też można gdzieś tam sobie deskrypcję, przynajmniej w tych stacjach telewizyjnych gdzieś włączyć. Tak, o Canal Plusie będziemy, zdaje się, mówić w przyszłym tygodniu, to w ogóle będzie takie wydanie serialowe, a teraz będziemy właśnie muzycznie odnosić się do premiery w playerze, czyli do Prince Charming. Myślałam przez moment, jaka to jest piosenka, która komentuje to, że panowie, że geje będą tworzyć relacje, no ale mamy takiego pana, który w tym roku to już było, tak? W 2021, tak. Który przyznał światu, że jest gejem, czego wiele osób się domyślało przez lata, ale on tego nie mówił wprost. No a przypomnijmy, że każdy outuje się na własnych zasadach i mówi o swojej orientacji, kiedy chce powiedzieć, jeżeli w ogóle chce o niej powiedzieć, a jak nie mówi, to my zostawiamy swoje przypuszczenia dla siebie, bo nam nic do tego. No i pan Andrzej w tym roku się, jak to właśnie mówi, wyoutował, a zrobił to tak naprawdę ze sprawą piosenki na swojej nowej płycie, w której pada zdanie, a życie chciałby dzielić tylko z nim. No i właśnie później w wywiadach już komentował, że to z nim rzeczywiście odnosi się do jego orientacji seksualnej. No i mam nadzieję, że panu Jackowi Jelonkowi się udało w programie znaleźć tego, z którym życie będzie dzielił. Pan Andrzej chyba też, z tego co kojarzę, tworzy szczęśliwą relację, więc wszystkiego dobrego dla nich. A teraz u nas Andrzej Piaseczny w utworze Miłość. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Z telewizji przenosimy się teraz do radia i to radia internetowego. Tak, to jest wątek, który jest u nas tradycyjnie od kilku audycji. Ostatnio je zaczynał dwukrotnie, teraz jest w środku. Będzie tym razem o dwóch stacjach internetowych, więc też się troszeczkę zmieniło, bo zawsze było o trzech. Teraz rozpoczniemy od tej, której nam ostatnio brakowało, prawda? Bo się tak trochę zastanawialiśmy. Co tam u nich? Przecież są informacje o nowej ramówce jesiennej Radio Nowy Świat, Radia 357, Radio Spacji, a co z Niuansem? No bo też było zapowiadane, że coś tam się pojawi w październiku i gdzie ta nowa ramówka już jest, więc możemy Wam powiedzieć, co się w niej znajdzie. Starałam się porządkować informacje o tych nowych audycjach w kolejności takiej odpowiadającej dniom tygodnia, przy czym w przypadku dwóch audycji nie udało mi się ustalić, kiedy są nadawane, więc być może fani czy też osoby zainteresowane tymi nowościami będą musiały jeszcze pogrzebać, ewentualnie to może być też tak, że te programy nie startują od razu, ale po kolei, co już wiemy. Wiemy w ogóle, że w nowej ramówce internetowego Nuance Radio pojawia się 13 premierowych audycji i razem z dotychczasowymi emitowanych będzie ponad 60 programów. No to też jest sporo. Sporo, sporo. Oczywiście.
No i pojawia się na przykład influencer Jakub Huptyś. Brzmi nieznajomo, no ale jak ci powiem, że to Gargamel, no to już brzmi bardziej znajomo. No to brzmi zdecydowanie bardziej znajomo. Kiedyś po prostu materiałów Gargamela ja absolutnie nie byłem w stanie oglądać. Mnie strasznie irytowały, ale później, kiedy zaczął, mam wrażenie, te swoje materiały na YouTubie tak nieco z większym sensem przygotowywać, chociażby te materiały takie typu reżyser życia i podobne, to już się to zdecydowanie ciekawiej dało oglądać, bo nie wiem, czy ciebie też to, czy ty w ogóle sięgałaś po starsze materiały nie, Gargamela. Nie. To zerknij sobie, tam on miał taką straszną manierę, która mnie doprowadzała po prostu do szału, grania przesterem i zwolnieniem. Dźwięku. No tego są po prostu tak. Tego się po prostu ja nie byłem w stanie na dłuższą metę tego oglądać, ale już później chyba ktoś był też powiedział: Gargamel, daj sobie z tym spokój. I on sobie rzeczywiście dał z tym spokój i teraz już można. No słuchajcie, Gargamel to jest taka persona, która publikuje materiały na YouTubie raz na pół roku. Jak przychodzi film Gargamela, to wszyscy są po prostu podekscytowani, że on wreszcie przemówił, bo on w tych właśnie filmach najczęściej, przynajmniej właśnie w ostatnim czasie swojej działalności, komentuje, krytykuje inne osoby działające na YouTubie. Coś podobnego jak Mateusz Spysiński. Przyznam, że tego nie kojarzę pana, ale to muszę w takim razie nadrobić. No i właśnie takie postacie jak reżyser życia, czy inni youtuberzy zachowujący się niekoniecznie etycznie, gdzieś tam jakąś hipokryzją się wykazujący, to Gargamel im to wszystko wypunktuje, ale tutaj będzie robił coś innego. On po prawie rocznej przerwie wraca do Nuance i w audycji Ciemnia, emitowanej w poniedziałki o godzinie 22, będzie rozmawiał z osobami ze środowiska rapowego. Pojawi się też w radiu Nuance dziennikarz Onetu Janusz Szwertner, który wraz z Lechem Podhaliczem, redaktorem naczelnym Nuance.net, będzie prowadził cykl Status. Prowadzący będą w nim komentować aktualne wydarzenia i podejmować dyskusje, których brakuje w innych mediach. Audycji będzie można słuchać na żywo we wtorki i czwartki o godzinie 16. Joanna Podgórska to kolejna prowadząca. Ona jest naukowczynią, doktorem biochemii ze specjalnością neurochemiczną i ona poprowadzi program Podgórska ogólnie. Będzie w nim opisywała różne kwestie dotyczące ludzkiego organizmu, na przykład odpowie na takie pytanie jak: co dzieje się w mózgu podczas słuchania muzyki, albo jak diagnozować u siebie zaburzenia psychosomatyczne, albo czy depresja ma płeć, więc sporo takich rzeczywiście ważnych tematów. Jeżeli was te kwestie interesują, no to włączcie audycję nadawaną co drugi wtorek o godzinie 21. Teraz czas na audycję pana, o którym mówiliśmy, że będzie miał audycję w Radiu Nuance, bo już jakąś taką jednorazową przygodę antenową miał w sierpniu czy we wrześniu to było. No i mówiono, że z nowym sezonem ramówkowym w październiku wystartuje ze swoim regularnym programem Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich. W każdą środę o 20 poprowadzi audycję Prawy Adam. Będzie ona dotyczyć obywatelskich postaw i zaangażowania w sprawy społeczne zarówno osób z pierwszych stron gazet, jak i tych, którzy działają w cieniu, wykonując pracę u podstaw. Teraz coś, na co ja czekałam bardzo, bo pracownice seksualne i aktywistki Ola Kluczyk i Julia Trump będą w Nuance Radio kontynuowały swój podcast Dwie dupy o dupie. Czy ty słuchałeś Dwóch dup o dupie wcześniej? Za chwilę wytłumaczymy, jak to jest, że dlaczego mówimy o kontynuacji, skoro to nowość, ale słuchałeś w ogóle? Słuchać nie słuchałem, ale kiedyś miałem okazję usłyszeć te panie w Radiu 357. 357, tak, rzeczywiście. Mówiłeś, że tam były jako kojarzę ich podcast, no właśnie o co tutaj chodzi. One pierwszy sezon realizowały samodzielnie, więc on jest po prostu dostępny w różnych serwisach podcastowych, no a teraz robią to właśnie za pośrednictwem Nuance'a, no i też oczywiście to będzie dostępne w podcastach. W nowej odsłonie pojawią się rozmowy z osobami świadczącymi usługi seksualne. Z tego, co czytałam na Facebooku Oli, to chyba, jeżeli dobrze pamiętam, co drugi odcinek będzie właśnie z gośćmi, no a w co drugim one będą same, Ola i Julia, będą rozmawiać o jakichś tematach związanych z pracą seksualną. Emisja co drugą środę o godzinie 22.
Myślę, że warto posłuchać, powiem w ten sposób, że no, praca seksualna to jest coś takiego, ten temat, na który warto wyrobić sobie zdanie, korzystając z różnych źródeł i słuchając różnych głosów, i to są jedne z tych głosów, co nie znaczy, że jedyne, których należy słuchać, opowiem w ten sposób. No i teraz przechodzimy do tych programów, co do których nie wiemy, kiedy będą, bo tych informacji nie podano w portalach medialnych, a na stronie Nuance też mi się nie udało dokopać. Tomasz Smokowski, komentator sportowy i współtwórca kanału sportowego na antenie Nuance Radio, będzie prowadził wspólnie z Markiem Fallem audycję. No wydawałoby się, że co, że nie wiem, o piłce jakiejś, coś takiego, a tu nie, bo audycję muzyczną Dragon Fall. Smokowski dotychczas o muzyce pisał, owszem, ale głównie w mediach społecznościowych. No i będzie też raper Szczyl, on z Trójmiasta poprowadzi autorską audycję Polska Floryda. Jej nazwa to nawiązanie do tytułu debiutanckiego albumu Szczyla. Ponadto w październiku na antenie pojawi się audycja realizowana we współpracy z Piano, to jest strategiczny partner Nuance w zakresie subskrypcji. Program będzie dotyczył zmian zachodzących w mediach, ich odbiorze oraz modelach biznesowych. No i w ramach nowej ramówki od 4 października sukcesywnie wracać będą najpopularniejsze audycje Nuance, a więc m.in. rozmowy wojewódzki Kędzierski, Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego oczywiście, godzina czasu Agnieszki Szydłowskiej i Doroty Masłowskiej, futbol i cała reszta Przemka Rudzkiego i Arka Sitarza, coś osobistego Aleksandry Przegalińskiej, dawno temu w telewizji Kamila Bałuka, który to program już wrócił. Możecie w podcastach, we wszystkich podcastowych serwisach znaleźć pierwszy odcinek nowego sezonu, w którym to znalazł się wywiad z Rafałem Rykowskim, prowadzącym słynny niegdyś teleturniej Piraci. Kogo tak witam, jest. Kogo goszczę. Dokładnie, dokładnie to on. No i wraca też to program. To muszę nadrobić. No i wraca też program Tu Czarkowski, tam Okuniewska, no to już chyba nie muszę mówić, kto to będzie prowadził. W stacji nieprzerwanie emitowane jest codzienne pasmo Bolesne Poranki, prowadzone głównie przez Piotra Kędzierskiego i Arka Sitarza. No właśnie w poniedziałkowym chyba wydaniu Bolesnego Poranka gośćmi byli autorzy audycji, które zagoszczą w nowej ramówce. Tam się pojawił Adam Bodnar i jego chyba zapytano o ulubione podcasty i on tam właśnie wymienił Dwie dupy o dupie, nie wiedząc, że za chwilę na antenie pojawi się Ola Kluczyk, czyli prowadząca tego programu, i nie wiedząc, że ona będzie też w tej ramówce, więc w ogóle dla niej ona też się poczuła z tym super wyróżniona. Nowa ramówka jest promowana przez hasło Nie słuchamy się. No to jest ciekawe, bo zawsze oni mieli te traktujmy się i tak dalej. Tutaj mamy Nie słuchamy się. O co tym chodzi? To jest hasło stanowiące przewrotny komentarz do zajmowania przez Nuance stanowiska wobec bieżących wydarzeń społeczno-politycznych, czego według niektórych nie powinna robić. No oni się nie słuchają, czyli jednak chyba stanowisko zamierzają swoje przedstawiać. Zgadza się. A teraz przechodzimy do radia, które z kolei jakoś tak stanowiska za bardzo zajmować nie chce. Oni przede wszystkim chcą grać muzykę i ewentualnie tworzyć jakąś publicystykę. Oni od sporów politycznych się odcinają, czyli to jest Radio 357. Bo oni również mają nam do zaoferowania różne nowe rzeczy, o których to mówiono m.in. we wtorkowy wieczór, kiedy to pojawiła się specjalna audycja poprowadzona z okazji uruchomienia zbiórki na stworzenie Radia 357. To rok już minął od tego czasu, no i okazuje się, że oni w tym momencie na Patronite to mają w ogóle najwięcej pieniędzy z wszystkich, więc okazało się, że to był słuszny ruch. Ten wtorkowy program poprowadził Piotr Stelmach. No i tam pojawił się między innymi zespół prowadzący i tworzący listę piosenek 357. Zapowiedzieli oni nowe otwarcie. I tym efektem tego nowego otwarcia ma być system do głosowania online. Został on wtedy
zaprezentowany w trakcie tej wtorkowej audycji, bo przypomnijmy, że dotychczasowe notowania listy przebojów Radia 357 były tworzone w oparciu o głosy przesyłane tylko na kartkach pocztowych. W specjalnych ankietach patroni radia zdecydowali, że notowanie podstawowe będzie liczyło 35 utworów, uzupełni je 7 utworów, którym prawie udało się do niego wskoczyć. No i tak oto mamy 357 i w nazwie, i w notowaniu. I teraz taka jeszcze jedna, a właściwie dwie kwestie. Bo tak, patroni zdecydowali, że każdy będzie... To jednak jeszcze kaszę, możemy tak. liczyć, że się dzisiaj wydarzy ta atrakcja, że wypłyniesz tak, płucę. Jeszcze mamy, to się może wydarzyć. Jeszcze mamy to wejście jeszcze jedno, także tak jest wciąż nadzieja. Jest nadzieja. Zostańcie z nami. Zostańcie z nami. Tak jest, tylko u nas takie atrakcje. Patroni zdecydowali, że każdy głosujący będzie mógł oddać 10 głosów, a utwory, które wypadną z notowania, będą mogły dostać drugą szansę. I to jest w ogóle ciekawe, bo rzadko tak się zdarza, żeby piosenka, która wypada z notowania, to już w ogóle nie... No mi się to nie podoba, ale no, nie jestem patronką, więc nie głosowałam. I teraz jeszcze a propos tego systemu. To zostanie on udostępniony 22 października, a tydzień później słuchacze usłyszą pierwsze notowanie wyłonione za jego pośrednictwem. Już działa strona lista.radio357.pl, na której można będzie głosować. I teraz, uwaga, na listę głosować będą mogli tylko patroni. Tu były ponoć jakieś w ogóle burzliwe głosy i dyskusje i wiele osób miało różne zdanie na ten temat, no ale ponoć tak zadecydowała większość patronów, tak powiedzieli twórcy listy. No cóż, ja nie wiem, czy to jest akurat dobry pomysł, żeby tylko patroni mogli głosować, ale z drugiej strony, no, kto płaci, ten może, tak? No, dokładnie, no, to jest. Bo to, że oni zadecydowali o tym, jak ta lista ma wyglądać, nie mam do tego zastrzeżeń, ale chyba rzeczywiście też bym się skłaniała ku temu, że głosowanie powinno być otwarte, no ale nie jestem patronką, nie głosowałam, skoro tutaj no, patroni mają taką ważną rolę, no to... To niech mają. Tak jest po prostu. Niech mają, tak. Dokładnie. Może to się w przyszłości przecież zawsze zmienić. Oczywiście, że tak. Inne głosy, inne decyzje. I przypomnijmy, że lista emitowana jest na antenie Radia 357 w piątki między 19 a 22. No i cóż, w ramach nowego otwarcia w liście piosenek 357 zespół tworzący tę listę zapowiedział również organizację koncertu LP357. To był w ogóle pierwszy cel zbiórki na Patronite i rzeczywiście tak miało być. To miał być taki koncert w hołdzie, no, liście trójki. Tym, którzy ją tworzyli. Tak, tym, którzy ją tworzyli. To był próg 50 tysięcy, tak? Zdaje się, że tak, ale to też pamiętam, że właśnie najpierw zbierano na to, a później to miały być jakieś kolejne cele. No, z tym koncertem to na razie tak nie bardzo wyszło. No ale teraz ma się to zmienić, nie ma na razie żadnych konkretów, na razie trwa dopinanie wszystkiego, rozmowy z artystami, którzy mają wystąpić na tym koncercie. Wiadomo na razie tyle, że koncert będzie kameralny, więc podejrzewam, że tam niewiele osób się będzie mogło na nim pojawić na żywo, ale spokojnie, będzie transmitowany online dla wszystkich, więc... No, i więc chyba nie tylko dla patronów, tylko po prostu na antenie Radia 357 będzie ten koncert wyemitowany. I słusznie. No i jeszcze jedna taka nowość na antenie Radia 357. Otóż cykl reklamy nie mamy. I cóż to takiego jest? To będą parodie... Bo reklam oni nie mają. Tak, bo wiecie, reklam nie mają. Tak, reklam nie mają, ale mają parodie spotów reklamowych. I cykl ten przygotują Łukasz Błąd, Filip Jaślar i Krzysztof Szubzda, a wydawać będzie ten cykl Agnieszka Szwajger. A właściwie już go wydaje, bo ten cykl emitowany jest o godzinie 9.50 w paśmie Kieruj się na południe oraz w popołudniówce o godzinie 18.30.
20.30 i już od czwartku ten cykl jest emitowany, także jeżeli macie ochotę posłuchać parodii, reklam, które no może i będą zabawne, ja szczerze mówiąc nie miałem okazji rzucić jeszcze na to uchem, natomiast na pewno to zrobię, bo sam jestem ciekaw, co oni tam będą reklamować. Dokładnie. No to cóż, za chwilę wrócimy do radia takiego tradycyjnego, a teraz muzyczny komentarz, ten, który będzie miał audycję w Nuance, ale w zasadzie nie wiadomo kiedy, wiadomo, że będzie ją nadawał z Trójmiasta, czyli raper Szczyl. Nie znałam rapera Szczyla do tego tygodnia, bo w ogóle na rapie to wiecie, że ja się znam, jak nie powiem kto na czym. No i tak poszukałam, wpisałam jego nazwisko w Google, nazwisko w Google i znalazłam piosenkę, która wyskoczyła mi jako pierwsza, no to wnioskuję, że skoro jako pierwsza, to może być najbardziej znanym utworem Szczyla. Tak, Przed Państwem przebój Szczyla pod tytułem... Hip-hop kryta. Posłuchajmy. Widzicie, jaki słowotwórca. Tak jest. No, no, na tym to też między innymi no hip-hop polega. No to posłuchajcie, jak sobie Szczyl radzi w hip-hopie. This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com. Powiem szczerze, jak tak posłuchałem sobie przynajmniej końcówki tego nagrania, to wydaje się, że całkiem niezły jest to hip-hop, bo ja tu nie słyszę autotuna i to już jest dobrze. To już jest dobrze. Tego nie ma. Tak. To jest ostatnio modny środek i też mnie to męczy, a doceniam taki hip-hop, w którym jest jakiś przekaz, a taki przekaz pan Szczyl zapewne ma dla świata i będzie go miał też w swojej audycji. No i teraz czas wspomnieć o kolejnej osobie, o artystce, która no przekaz miała z pewnością mądry i wybitny, której 85, jeśli dobrze liczę, urodziny obchodzimy dzisiaj. Mowa o Agnieszce Osieckiej, bo wspominałam wam chyba miesiąc temu, wspominałam tydzień temu, że Trójka chce świętować jej urodziny i będzie to dzisiaj robiła. Mówiło się o jednym koncercie, a się tak naprawdę okazuje, że będą dwa muzyczne wydarzenia z Piwoobraź. I to pierwsze już za chwilę, za 22 minuty, moi drodzy. My skończymy szybciutko do tego czasu i będziecie mogli włączać, jeżeli jesteście zainteresowani, koncertem Życia Rysy Agnieszka Osiecka, który już dziś, czyli w sobotę 9 października, będzie emitowany właśnie w 85. rocznicę urodzin poetki. O godzinie 18.05 się zacznie, to nawet macie kilka minut więcej, bo przecież jeszcze serwis. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej oczywiście, przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Będzie to specjalna audycja koncertowa, tak to określono, transmitowana na antenie Trójki, a wystąpią Stanisława Celińska, Skaldowie i Marcin Januszkiewicz. No więc ten skład nie jest jakiś taki, wiecie, duży, ale no na pewno to są artyści o wysokim poziomie, no i tak jak powiedział pan prowadzący, o którym powiem jeszcze zaraz, artyści nas nie zaskoczą. No to może brzmi jak antyreklama, ale no nie zaskoczą w tym sensie, że twórczość Osieckiej jest im bliska, to też wiemy, czegoś tutaj możemy spodziewać. Jako gość specjalny wystąpi przyjaciółka Agnieszki Osieckiej, malarka i pisarka Hanna Bakuła. No, że się pani przyjaźniła, to wiemy chociażby z serialu Osiecka, więc też na pewno jakieś wspomnienia swoje związane z Agnieszką Osiecką pani Bakuła przybliży, a w rolę prowadzącego wydarzenia wcieli się Roman Dziewoński. No on tak rzeczywiście tymi obchodami się zajmuje już od kilku miesięcy. W swojej audycji Do Trzech Razy Nuta przywołuje najbardziej te mniej chyba znane utwory z tekstami Agnieszki Osieckiej, a te, które warto docenić. To też nie jest jego ostatnie słowo, bo szykuje też coś ponoć jeszcze na listopad, także będziemy dośledzić. Także o 18.05 mamy koncert Życia Rysy, ale coś jeszcze będziemy mieć po godzinie 20.00. Jak głosi zapowiedź, zielono mi, nim stanie dzień, okularnice, uciekaj moje serce, niech żyje bal, te i inne utwory z tekstami Agnieszki Osieckiej zabrzmią w sobotni wieczór w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, a więc w miejscu innym, ale również znanym studiu Polskiego Radia. Na scenie pojawią się Ania Rusowicz, Dorota Miśkiewicz, Monika Bożym, Iza Połońska, Igor Herbut, Janusz Radek i Marcin Januszkiewicz również, a więc widać, że jest rozchwytywanym artystą i będzie się musiał szybko przemieścić z jednego miejsca Warszawy do drugiego. Wokalistom będzie towarzyszyć Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Tomasza Szymusia, który odpowiada również za nowe, często zaskakujące aranżacje dobrze znanych piosenek.
Na finał wieczoru zaplanowany został występ niespodzianka. To ja nie wiem, to chyba prezeska Agnieszka wyjdzie i zaśpiewa jakąś piosenkę. To myślę, że była może najlepsza niespodzianka dla nas wszystkich. Transmisję sobotniego koncertu, to jest koncert z cyklu To, co najpiękniejsze. No to jest taki już znany cykl Polskiego Radia. Pod tym szyldem na przykład był ten koncert wspominający Krzysztofa Krawczyka, jeszcze kilka innych. Tutaj pełen tytuł to jest To, co najpiękniejsze, piosenki Agnieszki Osieckiej w nowych aranżacjach. I transmisję będzie można śledzić na antenie programu trzeciego również, a więc zapowiada się koncertowy wieczór w Trójce i dodatkowo w mediach społecznościowych stacji oraz na kanale YouTube Polskiego Radia w start już dziś w sobotę 9 października o godzinie 25. Pozwolę sobie przypomnieć, że Trójka przez lata transmitowała jeden z koncertów konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, tego, w którym wyłania się młodych, zdolnych wokalistów, którzy próbują zmierzyć się z twórczością poetki. No tej transmisji tam już nie ma, jak widać. Konkurs się odbywa teraz już nie w Warszawie, tylko w Poznaniu, w Teatrze Nowym. Ja wykupiłam sobie dostęp do niego i będę oglądała sobie dzisiaj wieczorem transmisję właśnie z Teatru Nowego w Poznaniu, więc jednak wybieram to, a nie koncerty w Trójce, bo jestem po prostu ciekawa, jak ci artyści młodzi się zmierzą, jak się zaprezentują, no bo to zawsze okazja, żeby poznać kogoś nowego po prostu, no ale skoro tutaj mamy relacje w mediach społecznościowych z tego drugiego koncertu, no to też jak ktoś chce, to będzie to mógł nadrobić. Zresztą zawsze będziesz mogła sobie później odtworzyć na YouTubie, transmisja będzie, więc... Tak. Właśnie o tym mówię, a co do tej płatnej transmisji, to nie mam pewności, czy ona będzie tylko w rzeczywistym czasie, czy też później będzie można, więc nie będę ryzykować i oczywiście, dzisiaj po prostu włączę tę transmisję z Poznania. Tak. No i warto też powiedzieć, odnośnie tej ramówki jesiennej Trójki, bo cały czas przecież my nie wiemy, co będzie, jak będzie. Wiemy, że wczoraj miało być posiedzenie Rady Programowej Polskiego Radia poświęcone jesiennej ramówce Trójki, to, które się nie odbyło, no bo jedno było odwołane przez pogrzeb pana Targa, no i kolejne zaplanowano właśnie na wczoraj. Mieli to tam analizować, ale jakie z tego wnioski, to przynajmniej do mnie jeszcze nie dotarło. Wiecie, nie należę do Rady Programowej Polskiego Radia. Michał też jeszcze się nie zaprzyjaźnił z prezeską Agnieszką, więc też jeszcze nie ma wtyków. Także możliwe, że wrócimy w przyszłym tygodniu do tego, do jakich oni tam doszli wniosków i czy Marek Suski uznał wreszcie zaprezentowaną propozycję za interesującą. A teraz przenosimy się do świata trochę innego, znowu do internetu, internetowego, podcastowego. Mówimy o tym teraz, bo to będzie mowa o osobach też związanych z Polskim Radiem, prawda? Tak, kiedyś związanych z Polskim Radiem, konkretnie z taką audycją Raport o stanie świata, która teraz jest podcastem. I tam coraz więcej różnych ciekawych rzeczy się dzieje. Od wtorku minionego na stronie raport o stanie świata.pl w okolicach godziny 13 co tydzień ukazywać będzie się nowy cykl, autorką którego jest Agata Kasprolewicz. Ona jest wydawczynią, zdaje się, w raporcie o stanie świata i ona też zajmowała się wydawaniem tego programu, kiedy on emitowany był na antenie Trójki. Jak czytamy w wypowiedzi tej pani dla portalu wirtualnemedia.pl, raport z przyszłości, bo tak nazywa się ten cykl, będzie opowieścią o tym, jak zmienia się świat i człowiek. Weźmiemy pod lupę różne obszary życia, które budują naszą codzienność. Autorka zapowiada odcinki poświęcone m.in. jedzeniu, pracy, macierzyństwu, śmierci czy wojnie. Agata Kasprolewicz zapowiada, że przygotuje 12 odcinków nowego formatu, przynajmniej na razie. Te odcinki będą emitowane do końca roku. Każdy z tych odcinków potrwa około 50 minut. To nie będą rozmowy przeplatane piosenkami, zapewnia pani Kasprolewicz. Nowy podcast ma zamkniętą narracyjną formę, zupełnie inną niż pozostałe formaty znane z raportu. Odejdziemy od formy publicystyczno-filozoficznej. Raport z przyszłości będzie przypominał serial dokumentalny. Pojawią się w nim elementy literackie, fragmenty wywiadu i reporterskich rozmów, a także muzyka. Jeśli format się przyjmie, to będzie kontynuowany w przyszłym roku.
więc na razie można się zacząć zapoznawać z tym raportem z przyszłości na stronie, przypomnijmy, raportostanieświata.pl, no i wszelkiego rodzaju w różnych aplikacjach podcastowych też zapewne jest on już dostępny, także możecie sobie posłuchać, no i ocenić, czy taka formuła wam się podoba. Brzmi ciekawie. Tak, widziałam już jakieś pozytywne opinie na temat tego właśnie podcastu. Warto też dodać, że twórcy takich właśnie mediów, którzy gdzieś tam się znają też jeszcze z tego trójkowego świata, współpracują ze sobą. Tutaj odniesienie do Radia 357, o którym już było, bowiem pan Michał Żakowski, czyli ten pan, który ma audycję o tematyce międzynarodowej w Radiu 357, będzie wspólnym korespondentem raportu o stanie świata i Radia 357 właśnie w Afganistanie, do którego się wybiera w drugiej połowie października i będzie przygotowywał materiały i dla raportu, i wydania audycji na dachu świata właśnie stamtąd, a wiemy, jaka tam jest sytuacja, więc zdecydowanie jest o czym mówić i oczy świata powinny być zwrócone w tym kierunku. No, zdecydowanie. Tak więc tym też lepiej, że te dwie redakcje łączą siły i że relacje pana Michała będą mogły dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców. I to jest akcent, którym kończymy naszą dzisiejszą audycję, żebyście zdążyli na koncert w Trójce, jeżeli chcecie. Jeżeli macie inne zainteresowania, no to przypominam, że konkurs szopenowski jest wciąż, już dzisiaj rozpoczęliśmy drugi etap. Ja nie wiem, jak ja to wszystko pogodzę. Osiecka, konkurs szopenowski, no dobrze, mogę to nadrobić później na YouTubie. Swoją drogą dziś widziałem na Aż Dzienniku takich jakichś tam chyba 7 zwrotów, które pomogą nam zrozumieć to, co dzieje się na czacie na YouTubie przy konkursie szopenowskim. To najlepsze to była ostatnia, ta żaba chyba jakaś, emotikona żaby. No to ma jakiś związek z TikTokiem. TikTokiem, tak, z TikTokiem. Nie bardzo wiem, co oni tam robią, ale jeżeli chcecie przeczytać, dlaczego na czacie się na przykład pisze imię Marta, co to znaczy rubato albo koda, tak. To czemu ludzie o tym piszą, zajrzyjcie nasz dziennik, no i do transmisji z konkursu też zajrzyjcie. Moja taka uwaga, skoro już przy tym jesteśmy, ostatnia już, że trochę jestem zmartwiona jakością studia konkursowego w Dwójce, bo zawsze w tym studiu byli jednak, oprócz dziennikarzy, jacyś eksperci, przede wszystkim czynni pianiści, którzy no, mają doświadczenie, grali te utwory, o których jest mowa i mogą nam dużo takich praktycznych rzeczy powiedzieć. Teraz ich w Dwójce w ogóle nie ma. O. Komentują tylko dwójkowi dziennikarze, nie umniejszając ich wiedzy, bo mają dużą. To mnie też interesuje perspektywa samych pianistów. Tak, tych z kolei możemy zobaczyć w TVP Kultura, no nie tylko, bo tam są też eksperci inni, ale niekoniecznie właśnie związani na stałe z TVP Kultura, więc to studio jest zawsze wypełnione i tam są zawsze rano czy wieczorem jest ktoś inny, ale są właśnie w tym gronie pianiści, na przykład pani profesor Tarnawska czy pan profesor Ratusiński, którzy komentowali konkurs 6 lat temu w Dwójce. Teraz z jakiegoś powodu jednak są w TVP Kultura, nie ma ich w Dwójce, więc przyznam, że staram się śledzić jedno i drugie studio, ale jak mam wybór, to wybieram TVP Kultura, no bo właśnie ten skład jest bardziej różnorodny i jest ta perspektywa pianistyczna. Więc tutaj musiałam podkreślić, że mnie trochę Dwójka rozczarowała, bo jest trochę bardziej jednostajnie. Ale cóż, na szczęście mamy wybór, no i dzisiaj też macie wybór, możecie słuchać Osieckiej w Trójce, możecie wybrać konkurs szopenowski, możecie wybrać też The Voice of Poland, a jeżeli wam się to wszystko za bardzo zazębia, to przypominam, że specjalnie dla was prezes Jacek powtórzy Wojca już o godzinie 22 po tym, jak go wyemituje premierowo. Albo możecie zostać po prostu z nami i słuchać fajnej muzyki. Też jak ktoś lubi fajną muzyczkę, jak najbardziej. To czemu nie? Natomiast my będziemy u was za tydzień premierowo, ale prawdopodobnie nie na żywo, premierowo i serialowo, tak się zapowiada, bo będziemy wam mówić o nowym serialu w playerze, czyli Pajęczyna. On się będzie nazywał o polskiej wersji serialu The Office, która również w polskiej telewizji zadebiutuje. I przypomnimy też te seriale, które już zadebiutowały w playerze, ale niebawem trafią do dystrybucji telewizyjnej, czyli o drugim sezonie serialu Szać powiemy oraz o serialu Nieobecni, który w playerze miałam okazję obejrzeć, więc na pewno się jakimiś swoimi spostrzeżeniami podzielę. Tyle wiemy na ten moment i będziemy dalej śledzić szczególnie wątek tej słynnej ramówki Trójki i jej akceptacji przez Radę Programową z Markiem Suskim na czele. Także zapraszamy, bądźcie z nami w przyszłym tygodniu. Kolejny odcinek RTV na
antenie Radia DHT i w Tyflo Podcaście również się pojawi. A na dziś z naszej strony to by było na tyle. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz, a już na samiutki koniec taka zapowiedź tego, co się dzisiaj muzycznie wydarzy w Trójce, skoro w tym drugim koncercie, no oprócz już kilku innych wymienionych utworów, zabrzmi piosenka Zielono Mi, no to myślę, że to całkiem dobry pomysł, żeby to, tym utworem naszą audycję skończyć, bo to piękny utwór z pięknym tekstem, a może nie tak bardzo dobrze pamiętany, jak na przykład Niech żyje bal, prawda, czy Uciekaj tak moje serce, mniej grany, więc my chętnie sięgamy zawsze po to, co gdzieś tam mniej pamiętane, żeby to przypomnieć, oczywiście w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.